Guten Tag, mein Freunds. Czy jakoś tak. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Wolfenstein The Old Blood. Kontynuujemy moją podróż przez zamek Wolfenstein, poszukując mojego przyjaciela Wesleya. Okej, to jest rycerz. A jednak snajper. Okej, to może być bardzo interesujące. Jak na razie jednak skupmy się na pistolecie. Może uda mi się załatwić sprawę po cichu po raz kolejny. Ostatnimi czasy w kuchni poszło całkiem nieźle. Byłem zaskoczony. Fuck, okej. To może być problem. Jeden oficer gdzieś tutaj. Dobra, idź już sobie. Dziękuję. Dwójka oficerów jest tam. Dobra, raz kozie śmierć. Gdzie jest twój kolega? Nine! Fuck. Bardzo fuck. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o grę po cichu. Tak, włączcie wszystkie alarmy. Ja. Alarm. Rozumiem. Nine, kein Position. Cokolwiek to oznacza. Coś o pozycjach? Giń. Dziękuję. Dobra, jeden zdjęty. Nie wiem, czy zabijanie oficerów po tym, jak uruchomią alarm, w jakikolwiek sposób mi pomaga. A miało być tak pięknie. Mieliśmy ich z... Fuck. Nawet o tym nie myślicie. Nie. Powiedziałem nie. A miało być tak pięknie. Mieliśmy zdjąć oficerów. Zagrać po cichu. No cóż, nie do końca wyszło. Wygląda na to, że tędy raczej nie przejdziemy. I to jest bardziej serpentyna niż dwie strony schodów. W takim razie być może snajper? Na małych testów. O tak. Nie wiem, czy twoja głowa jest zabezpieczona. Jestem w stanie trafić w butle, kiedy on jest ustawiony centralnie, frontalnie do mnie. Me gusta. Dobra, nie było aż tak trudno. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, kiedy włączyli po raz pierwszy alarm. Biorąc pod uwagę, że zasadniczo przychodzą tony posiłków. Dobra, teoretycznie mógłbym sprawdzić sobie dół, zobaczyć, co się tam znajduje, ponieważ przebiegłem bardzo, bardzo szybko, kiedy oni włączyli alarm. To nie była najbardziej udana akcja na świecie. Dobra, tutaj raczej nic, shotgun. Serio, tylko trzy granaty na koksa, który nosi przy sobie jakieś 20 sztuk różnego rodzaju broni. Z każdej po dwie. Dobra. Nie będę się kłócił. Jak trzy granaty, to trzy granaty. Chodźmy na górę. Mogę to coś zabrać? Jednak tak. A to co? Okej. Inne wejście. Ten sam balkon. Dobra, gra po cichu, podejście numer 2. Tak by nikt inny nie słyszał alarmu. Może w końcu uda mi się dotrzeć do Jurgena i uwolnić mojego przyjaciela Wesleya, który, jak słyszeliśmy w rozmowie Niemców, jest już od wielu godzin torturowany. Znajdujesz tajny obszar. Jaki tajny obszar?
Ja nie chcę tajnych obszarów, ja chcę znaleźć Wesleya, mojego przyjaciela, najlepszego na świecie. Chyba. Serio? I co dał mi ten tajny obszar? Dobra, nie za dużo. Wygląda na to, że wylądowaliśmy na dole po raz kolejny. Tak? Chyba tak. Ja nie chcę tajnych obszarów, ja chcę przejść dalej. To nie jest mur, który można zniszczyć, prawda? Dobra, ktoś powinien zwolnić murarza. Zdecydowanie. Nie, żebym się znał. Dobra, i co teraz? A. Mam nadzieję, że to nie jest przejście do tego samego pokoju, gdzie byliśmy. Oj, chyba nie. Serio? Już ktoś zauważył? Fuck. Fuck, fuck. Dobra, to ja wracam do mojej dziury. Weźmy sobie mój armor na nowo. Zobaczmy, gdzie on był. Wiem, że gdzieś tam się znajdujesz. Głowa dla ciebie. Głowa dla ciebie. On chyba nie żyje. Jeszcze jeden gdzieś tam na dole. Przynajmniej jeden. Prosto w szyję. Ktoś jeszcze? Fuck. Przez moment miałem powiedzieć, wydaje mi się, że nie. Tam się kampisz. Góra chyba czysta. Przejdźmy do broni na bliższy dystans. Co jakiś czas będę starał się przełączać na pistolet z tłumikiem. Być może uda mi się po raz kolejny wyczyścić jakąś strefę po cichu. Zbieramy cały czas złoto Niemców. Sztabka 19, znaczy to nie mniej, nie więcej, że pominąłem strasznie dużą ilość. Okej, biblioteka, tutaj trzeba być cicho, pamiętajcie. Ak. Znowu dwójka. Dobra, ty wypadasz z gry. Tam chodzi zwyczajny żołnierz. Oficerowie nadal znajdują się gdzieś przede mną. Fuck! Wydaje mi się, że jeden może znajdować się gdzieś po prawej stronie, delikatnie tam. Następny gdzieś daleko z lewej strony. Pytanie brzmi, jak wejść na górę, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Dobra, spróbujmy. Jeden wyeliminowany. Mam nadzieję, że nikt nie znajdzie jego ciała. Kolejny kampi się gdzieś tutaj. Przecież on nie zrobił żadnego hałasu, nic nie powiedział, nic nie było. Gdzie jest drugi oficer? Nawet o tym nie myśl. Jeżeli próbowałeś dojść do... Ja się pytam, jak on włączył alarm. Zasadniczo alarmy mają to do siebie, że trzeba do nich dojść, żeby je włączyć. Co za bzdura.
Dobra, granaden! Fuck, nie trafiliśmy granaden. Widzę jego cień, więc idzie tutaj. Żyjesz? Mam nadzieję, że nie. Fuck, nadal żyjesz. Gin! Dziękuję. Dobra, na ciebie. Ja się pytam, jakim cudem na początku gość narobił hałasu, który nie miał prawa narobić hałasu, ponieważ nic nie powiedział, nie strzelił. Przedałem mu kulkę w głowę, która chyba odbiła się od jego hełmu. A następnie oficer jakimś cudem włączył alarm, nie będąc nigdzie blisko alarmu. No chyba, że ich mają bezprzewodowy w 1940 którymś. Nie sądzę. Anyway, dobra, wydaje mi się, że udało nam się rozwiązać sprawę. Nikt raczej nie ma zamiaru tutaj przyjść. Chodźmy dalej. Standardowo przełączenie na broń cichą. Nie do końca rozumiem, co jest sens tego biegania. Może dlatego, że w ogóle mi nie wychodzi. Fuck. Dobra, gdzie jest pieprzony Jurgen? Wiem, że tutaj jesteś, kutasie. Dlaczego on ma? Okej, on był przebrany w mundur niebieskiego oficera. Hey. Come on, Wesley. Wake up. Gotta wake up. Come on. Wesley. Blaskowitz. Yeah. Some dire straits we've gotten ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. He's here. Fuck. You all right there? Huh? Ah, I was a bit worried we had lost you. Greta, bleib! Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Aha! Little Nazi fuck. You are a funny man, clone of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coalfields of Hua Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Hans Claus. Santa Claus. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me. Oh yeah! Jürgen, twoja kolejna krzesło. A teraz twoja kolej, Greta.
with your fucking dog, Rudy. Achtung, an alle Wachen! Fuck! Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht! Ich will das Schwein tot sehen! Los! Sorry, I couldn't save you, pal. Jakim cudem on się urwał z tego krzesła, kiedy mordowałem Gretę? Może jakaś broń dla mnie? Czy raczej powinienem uciekać? Dobra, Blaskowicz nie ucieka. Fuck, skończyły mi się naboje. Ale już nie. Albo jednak tak. Naprawdę potrzebuję... Fuck! Nie tego, tego nie potrzebuję. Okej, okay, uciekł tylnym wejściem. Nieważne, raport z przesłuchania. Potrzebuję broni, potrzebuję amunicji, potrzebuję czegokolwiek. Dobra, to jest błąd. Nie do końca wiem, czy idę w dobrym kierunku. Fuck, to jest krzesło, czyli jesteśmy w tym samym pokoju. Potrzebuję dorwać jednego z was, tylko jednego. Właśnie ciebie, ty będziesz moim wybrańcem. Fuck, teraz potrzebuję trochę chwilę czasu, trochę... moment! Fuck! Dobra, okej. Jak to rozegrać? Potrzebuję zabić jednego z was i delikatnie opanować sytuację. Okej, mamy jakąś broń. Wykończy to chociaż jednego. Mamy kolejną broń, dobra, jest dobrze. Oszczędzajmy amunicję. Jeden pada. Dobry head. Achtung, Achtung, ja! Dobra, to nie była oszczędność amunicji, to już tak. Problemem może być ten koks z shotgunem. Ale się ładnie ustawiliście. Jakiś granat? Proszę. Ktoś zachodzi mnie... Fuck, od tyłu. Nie, nawet o tym nie myśl. Jakim pieprzonym cudem? Dobra, gdzie jest ten pokoik z bronią? Zdecydowanie nie tutaj. Dobra, najsłabszy moment w grze, jaki dotychczas miałem. Błagam, jedna mała broń. Gdzie jest ten pokoik? A mieliśmy trochę amunicji. Tutaj? Fuck, nie tutaj. Oni zaraz przyjdą. Ja nie jestem ani trochę gotowy. Serio? Dobra, nożem. Tak lepiej. Nie. Fuck. Dobra, uspokójmy sytuację. To jest ten dzień, to jest ta chwila, kiedy zabijam was wszystkich. Albo i nie. Fuck. Dobra, jest słabo. Nie ukrywajmy. Jestem otoczony praktycznie z każdej strony.
sumie to oznacza bycie otoczonym. Dobra, jakim cudem nie trafiłem? Apteczka. Postarajmy się, żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu. Właśnie tak! Dobra, moi drodzy, ten odcinek będzie trwał nawet pół godziny, jeżeli będzie musiał. Ponieważ ja wychodzę z tego miejsca żywy. Powiedz mi, gdzie jest ten mały, seksowny pokoik z całą ilością broni? Okej, tutaj. Jest dobrze, mamy broń. Ty giniesz. Postarajmy się jakoś powoli ogarnąć sytuację. Zbierzmy całą amunicję, granaty i tak dalej. Tak jak powiedziałem, jeżeli ten odcinek będzie musiał trwać pół godziny, będzie trwał pół godziny. Jeżeli będzie to 40 minut, będzie to 40 minut. I tak dalej. Rozumiem, że rozumiecie całą koncepcję. Mam nadzieję, że oni kiedyś się skończą. No tak, przepiękny wślizg, gratuluję. Ten wystawił głowę, a następnie mu ją urwało. Ja się pytam, gdzie jest koleś z shotgunem, ponieważ on robił mi zawsze największe problemy. Dobra, gdzie jesteś, gnojku z shotgunem? Wyjdźmy powoli, bardzo powoli. Tutaj. Tak, macie przepiękny pozycjon, ponieważ zdjąłem trzech za jednym zamachem. Jest i wielki gnojek z shotgunem. Granat dla ciebie, jeszcze jeden. Żyjesz nadal? Niestety chyba tak. Już nie. Dobra, jest dobrze. Zdjęliśmy koksa. Zdejmijmy ciebie. Następnie ciebie oraz ciebie. Dobra, trochę was tutaj jest, ale jak na razie chyba opanowaliśmy sytuację. Fuck, kolejny, serio? A ja nie mam granatów. Mam nadzieję, że granaty nie będą mi potrzebne. Chyba odstrzeliliśmy mu głowę. Dobra, kolej na ciebie. Dlaczego nie używam lunety? Cóż, moi drodzy, wygląda na to, że chyba po tonie failu się udało. Odcinek chyba nie będzie trwał godzinę. Dla wszystkich, którzy mieli na to ochotę, wybaczcie. Zbierzmy sobie to wszystko. No i cóż, moi drodzy, wygląda na to, że idziemy dalej. The fuck? Get a grip, PJ. Carry on with the plan. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. No hill for a stepper, right, Billy boy? No hill for a stepper. Jasne. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten przydługawy, pełen failu odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Auf Wiedersehen!